Na. Sędzia Erwin Knuckles. Dobra, już bez oficjalnych takich, słuchaj. O, przepraszam bardzo, tak, słucham. Tutaj do departamentu, bo jest koleś ten Turczok cały, chce z tobą wywiad jakiś. Oczywiście, koleś. Oczywiście, jak najbardziej. No, migusiem, do zobaczenia, cześć. Dzień dobry, sędzia adept Erwin Knuckles. Dzień dobry. Panie Erwinie, jest możliwość, żebyśmy tutaj gdzieś usiedli w którymś spokoiku wolnym? Ależ oczywiście, zapraszam serdecznie. Ubrałbyś się porządnie. To jest porządny outfit, kosztował bardzo dużo. Zapraszam państwa, zapraszam. Kawka, herbatka, coś tutaj tego. Nie, my już tu napici jesteśmy. To proszę bardzo, zapraszam. Ja tylko pozwolę sobie. Tak. Trzeba wyczyścić. Dobra. Panie Kamilu. Teraz możemy zacząć. To oczywiście. Proszę mi powiedzieć, czy tak. Żeby łatwiej nam się prowadziło rozmowę, ja może możemy też przejść, możemy mówić co obi, no to ty? Oczywiście, to wybaczę jak taki stany, ten to zapraszam tutaj do sali. Więcej miejsca na pewno się zmieści. Tak. Dobrze, więc Erwinie, proszę mi powiedzieć na początku, czy są jakieś tematy, na które nie chciałby pan rozmawiać? Ja mogę na wszystkie tematy, oczywiście, jak najbardiej. Dobrze. Twardy, dobrze, szczery wywiad. Czy nagrywa już? Nagrywa się. Dobra. Dobrze, w takim razie zaczynamy. Witam Los Santos, z tej strony Kamil Durczok dla T5N. Dzisiaj goszczę osobę, o której dotychczas miasto mówiło jako adwokacie czy właścicielu warsztatu samochodowego ZS Customs. Dzisiaj natomiast mówimy już o nim jako sędzia adept, czyli Erwin Knuckles. Witam serdecznie, Erwin Knuckles, właściciel zakonów, właściciel ZS-a, właściciel zakrzotu, właściciel ZS Customs, adept sędzia, w zasadzie zastępca sędzi głównego, budowlaniec, informatyk, osoba, która współdziałała z wieloma podmiotami oraz oczywiście jak najbardziej eks-terrorysta, przyjaciel Davida Gilkenliego, ojciec Nicolo Carbonary, właściciel kota, gryfek. Co mogę powiedzieć jeszcze o sobie? Wcielam się w wiele ról. Byłem strażakiem, byłem policjantem, ale przede wszystkim jestem dla obywateli strażnikiem sprawiedliwości. Dobrze, teraz pytanie brzmi, kto zapamiętał przynajmniej trzy rzeczy. Ale dobrze, ja przejdę od razu do pytań. Chciałbym zapytać się ciebie, od kiedy w ogóle mieszkasz tutaj, w tym mieście? Od roku. Piękna to była przygoda przez ten rok. Wiele rzeczy przeżyliśmy. Wielu, niektórzy nie przeżyli. Ale my na szczęście wszyscy żyjemy, mam nadzieję, przed odbiornikami teraz. Proszę sobie wyobrazić, że rozmawiałem nawet z kilkoma pana współpracownikami, którzy prosili mnie, abym zadał pytanie, skąd pieniądze na utrzymanie warsztatu? Skąd pieniądze? Oczywiście mógłbym tutaj rzec, że z napraw pojazdów, kiedy oczywiście definitywnie w większości tutaj przychodu są to oczywiście przychody z napraw radiowozów policyjnych, LSPD, górą. Oczywiście oni bronią obywateli, ja bronię brońców obywateli. Spytaj na temat Montany coś. Mam w takim razie teraz kolejne pytanie. Ile zdarza się ci w ciągu dnia w sumie spotykać tutaj w tym mieście natrętów i osób niezrównoważonych psychicznie? Dosyć często się to zdarza. Ja sam nie jestem do końca zrównoważony psychicznie. Oczywiście nie jest to nic stwierdzonego, żeby było to nielegalne, abym pracował w doju, ale oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że raczej normalnych ludzi w tym mieście się nie spotka. Każdy jest troszeczkę, tutaj użyję sobie słownictwa, pojebem, prawda? Wiem, że zapewne wiąże cię jakaś tajemnica adwokacka. W ogóle nie. W departamencie. A, no to dobrze. Jestem sędzią. Najgorszy klient. Najgorszy klient. Ewidentnie był to krowa. Nie pamiętam, jak się nazywa. Ale była to osoba, która ze mną się kłóciła, że jest winna, mimo że ja próbowałem namówić sąd, że jest niewinna i wyszło oczywiście po mojemu, ponieważ rację ma ten, kto jest najgłośniejszy, a w tym mieście ciężko mnie przebić. Czasami może być głośniejszy Montana, jednakże on jest głupszy, dlatego tym bardziej wygrywam z nim i tak. 3, 2, 1. Akcja! I jesteśmy znowu na wywiadzie. Witam serdecznie, Erwin Knuckles, sędzia główny. Już nie mam bardziej sędzia adept w tym momencie. Kontynuujemy wywiad. Tak jest, proszę państwa, witamy po przerwie i skończyliśmy na
pytaniu, jaka jest według pana najgorsza i najlepsza rzecz w mieście? Najlepsza rzecz w mieście to zdecydowanie mój przyjazd do miasta. Sprawiło to, że miasto żyje, że ludzie są szczęśliwi, ptaki zaczęły latać, koty zaczęły miauczeć, psy zaczęły szczekać. Najgorsza rzecz to ewidentnie moje zbyt duże przepracowanie, pracoholizm, mógłbym powiedzieć, żeby zmienić to miasto na lepsze. I teraz fakturkę tak, wystawimy. Dwie sprawy. Jasne. Czy mamy ci to potem podesłać do autoryzacji, czy ufasz nam, możemy to od razu... Ufam, możesz od razu nadać. To od razu wrzucamy, jakby jeszcze coś było tam ciekawego, to bym się kontaktował. Jakbyś miał tutaj jakieś sprawy do mnie, dziękuję bardzo, prajba! Do zrobienia, do zrealizowania, to śmiało zachęcam do kontaktu. No i co, dziękuję jeszcze raz, fakturka, że poświęciłeś nam czas i... Ja nabiję sam, Davidku, prawda? Dobra, to napijesz się. I do zobaczenia w takim razie. Oczywiście, do zobaczenia. Do zobaczenia, Kamilku, na razie. Do zobaczenia, trzymaj się, Kamilku. Trzymaj się, mordzia. No, z fartem, na razie. Kamil Durczok, T5N, 0 dolarów. Nie ma z czego pociągnąć. Cześć, można ja myślę, że... Spokojnie, będzie. O, znajdę, na spokojnie. A, ty nie będziesz miał z czego pociągnąć? Ojej. Chodźmy. Czekaj. Erwin? Gdzie jesteś? Jadę po trackera. Ale po trackera już? No tak, bo dostaliśmy ze speedo oboje w tym samym momencie. Wsiadam do ciebie. Dobra, dodaj GPS-a, skąd cię zgarnąć. Dobra. Wiesz, co ja chcę zrobić? Nie wiem, podniosę ręce i powiem, porwali sędziego. Mocne, to zdejmij maskę. Nie no, chyba tak nie robiasz. Czy tak, czy robię? I 911 musisz wysłać. Nie, właśnie nie wiem. Że nie masz jaj się. Aż tak to nie, tak, chyba, nie? Nie, myślę, że nie masz. To chyba za bardzo. A, myślę, że za bardzo p***cie, że to zrobić raczej. Siemani kodem! Cześć, Dawid! Porywasz sędziego głównego? No chyba cię troszeczkę coś b***i, carbonara. Jezus, jak dobrze, że w niedzielę już im nie będziesz, k***a. Słuchaj, i teraz robimy tak, oddajesz mi ten dług w tym momencie, albo zdejmuję maskę, jak podejdzie policja, mówię, że porwałeś sędziego. Dobra, to ja ci mówię, że jak tak zrobisz, no, idę do Konrada i mówię o wszystkich rzeczach, które robisz i wszystkie zdjęcia, jakie mam z twoim udziałem, udaję. Okej. Okay. Fair deal? Tak. No właśnie. O, regres. Słyszałeś, co regres dzisiaj odpalił? Regres ma dzisiaj rozprawę! Regres stał na warsztacie i Speedo do niego powiedział, czy mu pożyczy taser, nie? Aha! Regres powiedział, dobra, że tylko jak odda. Speedo napisał chłopa taserem z 20 razy i powiedział regresowi, że sprzedał taser, a regres, a procent mi chociaż dasz za niego? Halo? Ja odzwaniam, bo dzwoniłeś. Rozprawa! Trzeba akt oskarżenia dać Konradowi. Jest zrobione. Ale Konradowi czy tobie? Bo ty Konradowi i powiedz, żeby on dał mi. Ja stoję kwadracie. Dobra, i ty będziesz prowadził tę sprawę, tak? Tak. Dobra, 21, okay. Chcesz? Tak, tylko weź mało świadków, bo ich wypi***. Rozmawiałam z Rywkiem i pojawi się na rozprawie. No dobrze, bo zapraszam, bo co? Ci się. Biedny tracker. Pan odjedzie stąd, tym najlepiej, odjedzie pan. Nie mu, oni mają broń, uwaga! Mam pistolet, kurwa. Gasi, pan się nie gęstrzał na kierownicy, muszę pojechać. No opuść te ręce, no! Opuść te ręce! Tak, tak, oczywiście, słucham! Ale kierowca silny, gasimy! Krzyknij mu, że zgaszony jest. Krzyknij mu, że jest zgaszony. Kierowca mówi, że jest zgaszony. Pan może jechać z tyłu. Pan odjedzie tym autem sportowym z tyłu. Porwali pastora księdza! Dobra, wy***aj z auta, sędzilek. Przecież k***a David to powiedział, a nie ja, no k***a. Nie to ugadaliście, żeby znowu mnie k***ać. Teraz przecież siedzę z tobą w samochodzie. Się tym trackerem, kończę no twojego sędziego. No ale co ty teraz nie mówisz? Nie masz sędziego za 7 minut. K***a. Nie masz go. You're going down. Nie jak no. Szpilka. You're going down. Nie no, człowieku. Słuchaj, zamykam auto. Siedzisz w nim do końca. Ja mam wyrok. Konsekwencje. Ale przecież... Ty będziesz miał gorzej. Sędzia w trackerze. Oho. No chyba, że dług oddasz. No, to machaj już sędziemu, machaj! Halo! Porwali mnie! Czuję, że drugim trackerem wjechałem za was! Porwali mnie! Wszyscy lecą za bo Carbonara porwał sędziego!
high priority. Ja wiesz, że za to jest krzesło? Tak. Halo? David, grubo. Dzwonię do Grzegorza, mówię, ty sędziego porwali, kurwa, pomoc! Ty, Karbo, to co robimy? Oj, kurwa, uderzamy w pojazd, rozumiem. Nic nie uderzyliśmy. A nic? Okej, okay, to u mnie, przepraszam cię. Co robimy? No czekamy, aż się nam zresyluje auto. No nie! I się poddajemy. Ej, Karbo, nie możesz tak mówić. Ja muszę dzisiaj rozprawę poprowadzić. Ja sobie przesiadkę ogarnę. Dobra, dzwonię tak? do Davida. Mówię, muszę cię... A idziesz na kościół bez auta? Nie no, ja podnoszę ręce i mówię, że mnie próbowałeś. Tak? Ty, a jego on chce zdestylować pojazd. Szykuj, przesiadę. Jestem gotowy. Dobra. Gestera? Może być przesiadka, czy coś się... Tata, w gestera, gestera. Tam, tam, tam. Ty, wiesz co zrobię? Wyjmę tablet, zwolnię każdego policjanta i z radia zejdą i się nie będą mogli komunikować. Jezus, sprytne. A kto nas wtedy będzie gonił? Nikt. Bo oni już policjantami nie będą. No właśnie. Ty, no to czekaj. Nie rób tego. O, nie rób tego, czyli jednak ci zależy. Co tam, Dawidku? Nie no, taką akcję na niedzielę trzeba przyszykować. Ty, Dawid. Go, w koniec sędziulka? Ale jesteś, wiesz, naprawdę. Ich nie nas 11 miesięcy, uwaga! Uwaga! Pog! Czyli Dawidek, jesteś za tym, dobra, dzięki. I Makal 11 miesięcy również. Nie, czemu? Mamy cię w garści, siwy. Ale dlaczemu? You're going down! GPD, no, no właśnie GPD mi nie działa. Niepoprawna jest komenda. A chyba, że wszystkie GPD? Twoje machlojki wyjdą nie, na jaw. Nie. Żebyś do niedzieli już był normalnym człowiekiem. Czemu? Ja jestem czas normalny. Już do trackera se wsiadłem. A jestem po co w trackerze siedzę? Żeby mnie wkopać. No, no to nie jestem jestem chuj. Sędziulek, kurwa, święty. Spokojnie, Konrad coś wczoraj mi wspominał, że dzisiaj będzie wzywany za jakieś... Składanie fałszywych zeznań? O, ja takiego. Jestem sędzią. Nie mogę złożyć fałszywych zeznań. Mam immunitet. To tak działa. Konrad mówił, że będzie cię wzywał. Ty, policja mi wczoraj mówi, że nie mogą mi dać kasy, bo nie mają tyle na koncie. 200k, a oni mają 741. Przecież widzę. Oni aż tyle mają. Stary, oni zarabiają lepiej niż warsztaty. Stary, ja widzę Xander Evan Peck, 15k. 21 chyba coś ma być. Jezu, Alex Andrews, Dante Capella, Tuning Explorer, aha, aha. Stary, ja widzę wszystko. Będąc w grupie terrorystycznej, mam do tabletu, rozumiesz o czym mówię? Skąd ktoś ma milion? Za tym, żebym nie dachował autem i żebyś nie wpadł. To jest Lucas Garcia, to jest... ten, admin. Czyli brak argumentu. Bo on ma za. Dwa, argumenty dwie transakcje. To admin. To dachujemy. No nie, Carbonara? Halo? Wiesz, że Kamil Durczak jedzie za wami? Serio? On dokumentuje to? Jedzie, k***a, nagrywa kamerą, stary. Mikrofon przez ten, przez okno ją wystawia. Jadę za nim. Zajebiście, to w razie czego wiesz? Czy to wszystko na live PD nie jest streamowane teraz? Ale na live jesteśmy? Będziecie. Twitch Prime! Twitch Prime! Siedzi zamaskowany przed sam. Siwa Pieczara TV. Reporting live. No. Opuść te ręce. O, kolego, tak mówisz do osoby, która ci pożyczyła pieniądze na furę? Opuść te ręce. Już opuściłem. Zyskałem tutaj licencję na broń, a ty mi chcesz życie rozwijać już. Przecież ja tylko siedzę z najlepszym kierowcą w mieście. Więc chyba nie ryzykuję niczym. No, dużej palety kierowców nie ma, jak nie ma Vasqueza. A Speedo woli w kamień przypić. Bez kitu. Ej, a zrobimy tą akcję, żeby Speedo myślał, że fajnie wyszło? Robi wrażenie. Pokryłem przesiadkę, wywiozłem cię. Ej, Big. Bez kitu. Ty, zgubili cię. Masz jeszcze tracker? Mam jeszcze 2 minuty. Carbonara!
Dobry kierowca. Podnoszę ręce. A w niedzielę kto kieruje? Ty. No nie. No ty. Nie. Karbo. Jutro mnie nie ma jak coś. I to mówię. Jutro sobie robię chill day. Ja pierdolę chill day, no bo taka męczarnia w tym mieście. Jezus, nie, odpocznij. Wyszedłbym sobie gdzieś wieczorem, wiesz? O, wyjdzie. Nie ma sens. Co ty odpalasz? On cię pituje, człowieku. Co ty odpalasz? Erwin! A to ty do mnie? Myślałem, że do niego mówisz. No co mam, co robię? Czemu nas pitują i krzyczą, że mam ciebie oddać? No bo, a co? No nie wiem, no, a czy przecież mnie pytasz? No, no. Dobra, podkręciłem wszystko, podkręciłem, jest gorąco. Ty, David zadzwonił do mnie i powiedział, podkręciłem, jest gorąco, haha. To David. Przecież jest ze tobą. O stary, a jakbyś miał krzesło? To faktycznie no. Cię nie będzie w niedzielę. Aby było wygodne. Czy ty mówisz prorocze teksty? Co tam, Dawidku? Ciebie też jebać! Krzykaczu jebany ty! A, no to chcesz definitywnie... No, pisujemy, pierdolę się we mnie. O k***wa. Dziękuję, naprawdę dziękuję wam, chłopaki. Takich k***w nigdzie nie znajdę. Słuchaj, trzeba poddymić w tym mieście, k***a. Poddymić dziurek siedzący na kolanach Konrada, k***a, wiecznie. Ale posłuchaj mnie. No, takim jesteś dobrym kierowcą, że nie wpadłem przez tyle, no patrz, uciekliśmy. I patrz, teraz zbudowaliśmy alibi pod dzisiejszy fundament akcji. Ponieważ teraz możemy zrobić akcję fejkową, że ja jestem porwany i zmusiłeś mnie do jakiejś rzeczy. Już nie masz trackera? Nie. No i zajebiście, ja nie wątpiłem ani chwili. No i co? Karbo, no weź! Gdzie jedziemy? Oddać. Trackera tutaj? No. Nie, nie. Ty tu nie wsiadasz. Wsiadłem już. Wysiądź. Jedziemy, jedziemy, Karbo. Dawaj pod odholownik. No k***a, jak nas teraz ktoś spotka, będzie śmiesznie. Ale na pewno tak się nie stanie, no nie? Surely. Halo, gdzie jesteś? Wyjedźmy już z tego lotniska, tak, wyjedźmy. O Jezus, ale uderzamy się. Ej, dobra, k***a. Bo już jest. Oj, oj, oj. Na. Mać? Ja Karbo. O, wyjebane, widzisz? Patrz, jaki błazen, k***a, Wiktorii. Thanks. I'm glad you came along. Weź zadzwoń po przesiadkę, k***a, płaka. Przepraszam. Ej, dobra. Dobra. Karbo, powiedz coś. Ty, destyluje się, jest git. Dobra, czekaj, zadzwonię do Davida.
k***a, co jest? Nie wsiadasz! Tazer, ja przyjdę na kierowcę, leć na kierowcę. Nie wiem, mam to. Wysiadaj, Erwin, wysiadaj! Wysiadaj! Dobra, gądź go, mam Erwina, mam Erwina. Przerwam na pojazd. Chodź, uciec do nas, spokojnie, opuść nam zaraz. On przypadkiem wysiadł? Chodź. Dobra, na spokojnie. Dobra, wszystko z tobą okej, okay? Żyjesz? Tak. Dobra, skakuj na tą kanapę. Destylujemy się! Za grubo, za grubo! Już dojeżdżamy, spokojnie. Czego on wyskoczył, Erwin? Ty go wyskoczyłeś? Nie, to była jakaś losowa sytuacja chyba. Ja się nie spodziewałem, że on wysiądzie, znaczy wyskoczy. I nie spodziewałem się, nie wiedziałem co zrobić. Dobrze, że wysiadłeś w planie. No bo jak mi powiedziałeś, byłeś z bronią, nie? To już wiesz, miałem inne pole do popisu. Nawet nie. 304, przyjmujemy od 1. Pusta droga. Chyba nie ma co takiego tira tutaj pitować. Nie mogę strzelać. Mija, nie możesz strzelać, bo musimy ten, cię przesiąść. Chcesz na moje miejsce? Nie, siadka jest. O k***a, nie no, Jezus. Ja się boję takich rzeczy. Spokojnie, Erwin. Wysiada, będzie przesiadka. Ajajaj. Nie, wsiadaj! Grzegorz! Grzegorzu! Nie. Panie Erwin, pan się tu nie mieszka, pan zostaje brat. Dobrze. Ale po***. Nie tutaj. No i git. Dobra, za bardzo poddymione. Proszę zejść na dół. Chłopca z przyzwyczajenia zaczął biec na przesiadkę. Erwin, byś to mógł? No mam miał grzyba, to pół miasta mogło być. Okej, zaczekaj, muszę cię przeszukać jeszcze. Dobra. Czego? Nie mogę przeszukać? Czekaj, sprawdzam? Nie. Dobra. No, nie mogę tak wiesz. Luzik, nie. No spokojnie, przejmuj się. W razie czego mam broń, ale mam licencję, nie? Normalnie swoją. Czekaj, ale dobra, nie wiem, no mamy problem, Erwin. Jak macie 8-2, to tak. Co ty sędziego aresztujesz? No chyba oszalałeś w tym momencie troszeczkę, Grzegorzu. Możesz się tak nie spieszyć? Grzegorz, możesz jak nie spieszyć sędziego do aresztu? Dzwoń po Konrada. Co się dzieje, Konrad? Masz telefonem. To jest broń 1-1. Co się dzieje, Konrad? No to, wiecie. Pasuje. Te klamy są legalne. Aktualnie mało słyszę, ale mam Erwina aresztowanego, idziemy na komendę, możesz przyjechać. Dobrze, spituj ich! Dobra, na razie. Panie Erwin, czy pan swoje prawa zna? No k***a, nie, mija! Posłuchaj Grzegorz, czasy się zmieniły. Tam jest jedna osoba. Dzień dobry. Adwokat, sędzia, okay. Dzień dobry. Witam. No, niesamowita rzecz się wydarzyła. Zostałem porwany, zostałem odbity. Może jednak ja, oficerze. Nie, może ja nie aresztowany. W tym momencie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Konradzie, adwokacie, ewentualnie doszkalający się. Uczę się i senator. Senator. Oczywiście. Dzień dobry, senatorze. Pan Erwin Knuckles był ścigany przez policję wraz z jakimś zamaskowanym mężczyzną. Pan Erwin Knuckles był w tym pojeździe bez maski, podnosił ręce i ewidentnie wskazywał, że chce się poddać. W momencie, kiedy dałem wraz jasny komunikat, że pan Erwin Knuckles wysiadł z tego pojazdu, wysiadł i w ten sposób udało nam się uratować. Więc co jest najważniejsze i tutaj jakby jest kwestia pościgu, kradzieży pojazdu, bla bla bla, nie ma znaczenia. Więc niestety dla kwestii bezpieczeństwa w ramach przesłuchania pana Erwina i porozmawiania z nim na temat tego, co się stało w tym całym porwaniu, w tej całej sytuacji, musiałem pana Erwina przeszukać. Ty pan Erwin posiada broń, która jest uznana za broń wyprodukowaną nielegalnie. Nie jest zarejestrowana na nikogo z osób posiadających licencję na broń, a jest po prostu fejkowa, powiedzmy to wprost. Dodatkowo pan Erwin Knuckles nadal korzysta ze swoich mocy sędziego i przegląda tablet, mówi coś o mnie i tak dalej. Także tutaj, panie Konradzie, prosiłbym o zabezpieczenie tego tabletu do wyjaśnienia sytuacji. Nie, to nie chodzi o to, że wobec tego chcemy wyciągać jakieś konsekwencje, tylko po prostu zabezpieczyć tablet do momentu zakończenia sytuacji, żeby nic niepowołanego się nie wydarzyło. A więc teraz ja. Montana, ale mogę ja zadać sobie pytanie? No oczywiście. Panie Montana, oczywiście. Czy
przesłuchując pana Erwina, zadał pan pytanie, czy skoro był porwany, ta broń nie została mu podrzucona? Dokładnie, nie zadał pytania. Tak, w momencie, kiedy przeszukiwałem pana Erwina, powiedział, że w razie czego mam przy sobie swoją broń. Tak, bo ja nie zauważyłem. Pan Erwin natomiast sugeruje, że podczas jakiegoś dawnego porwania, gdzie porwał go Peter Parker, najprawdopodobniej mu tą broń podmieniono. No sytuacja jest taka, że ja nie patrzę za każdym razem, jak ktoś mi zagląda w kieszenie, czy numer seryjny się zgadza i prawdopodobnie podczas tego porwania została mi podmieniona. No ja mam jedną swoją broń zarejestrowaną i używaną i po prostu jeżeli na przykład porywacz dzisiejszy mnie przeszukał i powiedział, że zabiera mi telefon, a potem mi go oddaje, a w międzyczasie podmienił pistolet, no to ja nie zauważyłem na czas i powiedziałem ci, mam broń, uważaj, to jest moja broń, a okazało się, że nie jest moja, a ja nie zgłosiłem. Chciałbym tylko zasugerować, że Erwin mówi, że ma tylko jedną broń, a kupił na siebie już trzy bronie. Tak, ale wszystkie bronie są jedną w rękach zgubił, policji. Jedną tak, zgubiłem, ale posiadam jedną taką legalną. Tutaj sam panie Montana zauważył, więc panie że Montana... rozmawiamy z sędzią, więc dlaczego mielibyśmy... Panie Montana, że... gratuluję, oczywiście pan Montana w tym przypadku dokonał swojego obowiązku, bo oczywiście zobaczył, że mam przy sobie nielegalną broń, jednakże państwo, szanowni państwo, trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że ja sobie chodziłem po mieście z nielegalną bronią, ja zostałem porwany... I po porwaniu znaleziono przy mnie nielegalną broń, a przypomnę, ale napomnę, mojej broni już nie ma. To nie jest tak, że ja miałem swoją legalną broń i nagle mam swoją legalną broń i nielegalną broń. Nie, ja mojej broni już nie, legalnej nie mam. Możemy się kłócić, możemy się kłócić. No właśnie, to jest bardzo ważne. Wolałbym wyjść z tego aresztu, żeby nie być traktowany jak ten... No to możesz mnie wypuścić, nawet Gregor. Nawet Erwin wypuszcza oczywiście. Ja już miałem nadzieję, że cię przymknę. Niestety, panie Shelby. Cześć! A jak tam? No, wyszedłem sobie. Jesteś? Przed komendą. Hej, o której możesz tą rozprawę zrobić? Heidi, ja za 5 minut ją rozpoczynam. Martwi mnie, że pytasz się, kiedy ja mogę ją zrobić. Dostałam informację, o której już jest finalnie. No 21:15, ja właśnie na nią idę. A wy? Okej. Okay. To jadę, hej. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Regres. Widzę, że jakaś sprawa jest dzisiaj. Tak, tak. Jak tam, panie Regres? No, nerwik jest troszeczkę, nerwik jest. Ale czuję się pewny siebie. Tak? Okej. No to najważniejsze. No dzisiaj ja będę prowadził tą rozprawę. No, no to chyba będzie S. A słyszałem, że awansik był? Jakieś tam pasowanie? I teraz oficer 2. Oficer 2, oficer 2. Nieźle. Oficer 2. Imagine, że wczoraj go awansuje na oficera 2, a dzisiaj jak przegra, to jako karę go zdegraduje na jedynkę. To wszystko były hit. Przeze mnie awansowany, a potem w moim drugim wcieleniu jako kara za obsiadanie kota proponuje degrad o jeden stopień. I się pocieszy. Konrad, dobra, zróbmy imbę. Plus minus potrzebujesz skryptu, czy nie? Co ty pierdolisz, człowieku, ja wszystko wiem. Dobra, zamieńmy się strojami. Oni nie ogarną, o co chodzi. Co ty robisz? Człowieku, mam teraz taką teczkę na ciebie. Dobra. Gorącą mówisz? Pyk. Najpierw ty weź moje. No bo i ci się pomieszają. Dobra, to czekaj, to rozwiąż się i daj tu. O mój Boże! O, przepraszam, o kurwa! Ojoj! O, ale wyglądam. No, a ty ja od razu... Tak się robi posadek. Oj, Davidku, wiesz jak po dzisiaj sędzia główny? Jednak sędzia główny po tej rozprawie, wiesz, Davidku? Tak poszło dobrze. Aż w sercu. Ojej. Ja za nagłośnienie się zabieram, już zaraz jasne, będzie gotowe, będziemy mogli zaczynać. Oczywiście. Dobrze, czekaj, ja zapoznam się. Cyrk mi się podoba. Proszę wstać, sąd idzie. Sprawę będzie prowadził i dajesz mnie. Dzisiejszą rozprawę będzie prowadził pan sędzia adept Erwin Knuckles. Asystować będzie mu Konrad Gross. Zapraszam serdecznie. Proszę wszystkich o zajęcie miejsc. Dzień dobry, panie i panowie. W dniu dzisiejszym rozpatrywać będziemy sprawę... 18-08-2022. Czy zjawił się oskarżony? Tak, jestem, sorry, Gres, witam. Czy oskarżyciel zjawił się? Jak najbardziej. Fantastycznie.
Czy prokuratora jest gotowa? Oczywiście. W dniu dzisiejszym prokuratora oskarża sama regresa. Bliżej, Dejwidku. Proszę. Za popełnienie przestępstwa w trzech paragrafach. Tak. Paragraf 502, paragraf 604 oraz prawa kalifornijskiego, paragraf 314. Tutaj nie każdy może wiedzieć, więc powiem, że chodzi oczywiście o obrażanie w miejscu publicznym. Ua, 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 ua. Co na to sędzia Erwin? Chyba co ja tu robię? Oskarżonego zadośćuczynienia. Very pog. Wypłacone na konto właścicielki Heidi Bany Chuck w wysokości 10 tysięcy dolarów za kluczyka i kocimiętkę za poniesione straty psychiczne przez zwierzę oraz konsekwencje dyscyplinarne dla pana sama regresa. Powołaliśmy również świadków, ale to w późniejszej fazie rozprawy. Dziękuję. Czy strony chciałyby wygłosić jakieś mowy początkowe? Miau, miau, miau. Jak najbardziej może zacząć prokuratura tutaj. Proszę bardzo. W dniu dzisiejszym mamy sprawę, której jeszcze nie było. Pokrzywdzone jest zwierzę, istota żywa, która... Sadgi, sadgi. ...dostała bardzo duże konsekwencje psychiczne przez zobaczenie pana sama regresa i zobaczenie jego moczu. Sądzie, co do mów początkowych nie oddalam, ma pani na razie nie ma sprzeciwów. Dziękuję bardzo, panie sędzio. Ale proszę panią Heidi Bany o... unikanie wulgaryzmów, bądź też jakiś docinek. Oczywiście. W dniu dzisiejszym kot chciałby dostać odszkodowanie od pana regresa. Nie jest to wysoka kwota, ponieważ jest to zaledwie cena połowy kilograma tuńczyka. Uła, 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 uła. Tuńczyk błękitno-płetwy kosztuje 25 tysięcy dolarów za kilogram. Także tutaj kwota oczywiście nie jest zbyt wygórowana. Pół kilo tuńczyka dla tego kota to jest jakieś dwa tygodnie oczywiście porwalo! Jedzenie i witaminy, także dziękuję bardzo, tyle ze strony. Konrad, ja czy obrona chciałaby mieć mowę początkową? Proszę bardzo. Oczywiście, Wysoki Sądzie, Gregory Montana, strona obrony. Proszę bardzo, panie Gregory. Wysoki Sądzie, chciałbym tylko poinformować o kilku ważnych szczegółach całej rozprawy. Wysoki Sądzie, ja pierdolę. Wysoki sądzie. Kot ma niestety do materiału dowodowego nie został dostarczony. Nie została dostarczona żadna opinia biegłego psychologa zwierzęcego, żadnego behawiorysty. Wysoki sądzie, kolejny punkt bardzo istotny. Wysoki. Chciałbym tylko napomknąć. Oj tak, bo 175, 173, leży obowiązek przekazania aktu oskarżenia stronie broniącej. W przypadku rozprawy ekspresowej nawet te 5 minut wcześniej, niestety do tego momentu, kiedy go nie usłyszałem, aktu oskarżenia niestety nie usłyszałem. Dobrze, w takim razie prosimy tutaj oskarżonego o podejście. Przepytamy pana jako pierwszego. Panie regresie, proszę wyciągnąć rękę i powtarzać za mną. Ja, sam regres. Ja, sam regres. Uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam. Mówić tylko prawdę. Mówić przed tylko sądem prawdę. Najwyższym. Przed Erwinem Knucklesem. A Erwinem Knucklesem. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Zaczniemy od oskarżyciela. Zapraszam. Trzy pytania krótkie. Dzień dobry, panie regres. Pierwsze ja tu pytanie. Jestem władzą. Proszę, żeby pan opisał swoimi słowami to, co się działo wtedy na warsztacie w momencie tego obcika. No, wylecę. Jestem, jest. Sprawa wygląda następująco. Przyjechałem na ZS-a w celu naprawy samochodu. Zobaczyłem panią oraz pani koleżanki. Chciałem porozmawiać. Zobaczyłem też kota. Zapytałem się, co to za, przepraszam za to sformułowanie takie kolokwialne, co to za sierściuch. Tak, przepraszam od razu za to. Pani powiedziała, że to jest pani kotek. Pani się zapytała, czy wolę psy, czy koty. Powiedziała, że wolę psy. Kot, nie wiem, czy jaki ma iloraz inteligencji. Nie wiem, zaczął miauczeć, zaczął być agresywny. I na buta, prawda? Jezus. Chciałbym sobie zaznaczyć, że miałem w tamtym czasie nałożony mundur policyjny. A wiadomo, mundur to jest świętość. Osiągnąłem ten mundur. Następnie, gdy udałem się do środka do ZS-a, kot rzucił się na mnie i swoimi pazurami rozdarł mi spodnie. No to wtedy wymierzyłem stosowną, według siebie, karę. Proszę opowiedzieć o tej stosowna karze. Kara to było op***anie kota.
Panie Rewes, tak? Kara według mnie wyglądała następująco. Wyciągnąłem... Dobra, dobra. Nie, chyba nie. Mocz na Scotta. Podejdź do Heidi i podpowiedz. Kolejne pytanie, panie Heidi. Jeszcze następnie został na nie wyciągnięty nóż przez pana Albert Speedo. A może pan powiedzieć dokładnie tutaj wysokiemu sądowi, jakie słowa kierował wysoko pan ja. To do mnie, do mnie musi kierować. Bo tam padały bardzo, jakby pan to bardzo spłycił, tam troszeczkę inne słowa padły z tego, co ja pamiętam. Ten regres jest jakiś dziwny. Nie przypominam sobie, to było już parę dni temu, także nie pamiętam, jakie słowa. Ale już odpowiedział na pytanie. Zadaję pytania sugerujące. Ja nie mam więcej pytań do pana regresa, dziękuję. Dobrze, zapraszam tutaj obronę. Sam ja odpowiedz mi proszę na jedno pytanie. Czy po sytuacji, w której to obnażyłeś się na warsztacie, jak już wszyscy myślę wiemy, tutaj zebrani, nie do końca postępowałeś zgodnie z procedurami policji, nie do końca przystoi takie zachowanie funkcjonariuszowi policji. Otrzymałeś konsekwencje dyscyplinarne. Do pytania Grzegorzu. Do pytania, prosimy. W takim razie, czy otrzymałeś konsekwencje od wyższego stopnia? Tak, została wysłana prawdopodobnie 911, chociaż nie wiem, czy była wysłana, czy to został wystosowany numer. A wczoraj dostał awans, ten bandyta. Policjanta. Przyjechał pan Nelson. Dysfabandit. Cyzor, dziękuję bardzo, też zasypka. Szpital, i Lisek, i Gabi Ostpogu. Patrzyła mnie pani Barbara, piękna, cudowna. Następnie udaliśmy się na komendę, gdzie odbyliśmy rozmowę dosyć poważną. Bardzo się bałem o swoje stanowisko. Sądziłem, że dostanę tak zwany zawias lub lotę. Obyło się bez tego. Dostałem zadanie, aby regres mnie tak zawiasy oraz wszystkie żarówki na komendzie. Takich policjantów trzeba więcej. Ale zadanie wykonane. Wszystko jest na moim bodykamie. Pan Nelson sprawdził i zaaprobował wszystko. Dodatkowo jeszcze przed tym, jak byliśmy na komendzie Mission Row, pan Nelson kazał mi przeprosić kota pani Heidi. Udaliśmy się na UW Cafe, miziu, gdzie miziu. Kupiłem koci miętkę oraz tak. Szprotki, to były jakieś tam rybki dla kota. Udaliśmy się na ZS-a i przekazałem wszystko Gryfkowi. Gryfek mi wybaczył i wszystko mieliśmy tutaj już za sobą. Doskonale. Drugie i ostatnie w zasadzie pytanie z mojej strony. Jakby sam mógł pokrótce opowiedzieć, w jakich mniej więcej nastrojach czy relacjach trwało spotkanie na warsztacie z kobietami, z właścicielką samego kota, panią Spytamy Heidi, się kota, czy wybaczył. Z pozostałymi osobami znajdującymi się na miejscu. Oczywiście, ze wszystkimi tutaj paniami bardzo dobre stosunki się spotykamy, jak jestem po służbie, rozmawiamy sobie o takich naszych sprawach. Tylko ci poprawię, chodzi głównie o tą sytuację na warsztacie w tamten czas. Były bardzo dobre. Nie było żadnych negatywów, wszystko było w porządku. Śmieliśmy się, dowcipkowaliśmy, rozmawialiśmy sobie o naprawdę bzdurach. I w zasadzie ostatnie pytanie. Czy poczułeś się choć przez moment niemile widziany na tym warsztacie podczas tej sytuacji? Nie. Jestem bardzo mile widziany, wszyscy mnie tam lubią. Boże, regres sam się sabotuje. Na tym warsztacie. Nie mam żadnych negatywnych emocji na tym warsztacie. Dziękuję, więcej pytań. Dziękuję, panie regres. Może pan usiąść? Zapraszam teraz osobę pokrzywdzoną, pana kota Tomasa Kata Grywka. Prosiłbym kotka o uniesienie prawej łapki i powtarzania za mną. Ja, Tomas Kat, uroczyście przysięgam mówić prawdę i tylko prawdę przed sędzią Erwinem Knucklesem. Tak mi dopomóż Bóg. Dobrze. Zapraszam na początek obrońców. Czy są jakieś pytania do kota? Jak najbardziej. Dzień dobry, kocie. Czy kot mówi w jakimś języku innym niż kocim? Proszę przejść do pytań. Po hebrajsku. Nie prowadzić narracji. Gregory, czy ty jesteś zdrowy psychicznie, aby prowadzić obronę? Sugeruję jako tłumacza ze zwierzęcego na nasze. Miałcze? Dobrze, może spróbujmy tak. Drogi kocie, proszę opowiedzieć o
stresie półarozowym, jaki kot czuje po całej sytuacji. Jeżeli takowe oczywiście jest. Miał, miał. Rozumiem. Nie ma. Tutaj ewidentnie były krzyki. To narracja. Może niech kot miał, czy jeżeli potwierdza, a... Zróbmy może tak, że jedno miałknięcie to jest tak, a dwa to ale nie. Ale kot, żeby pani bany, proszę usiąść, kot sam za siebie odpowiada, właśnie, jest dorosły. Otóż to. Kot jest pełnoletni. Drogi kocie, czy po całej sytuacji drogi kot został przewieziony do weterynarza przez właścicielkę? Miał sad kat! Jejku. Wygląda na smutnego. To znaczy, że chyba może potrzebować weterynarza. Chyba nie został, tak. I ostatnie pytanie, Grzegorzu. Zeznający wcześniej oskarżony sam regres faktycznie z kotem się spotkał w celu pojednania? W sensie wspólnego... Dziękuję, Grzegorzu. Dziękuję. Zapraszam teraz pannę Bany. No. Witam, Tomasie. Pierwsze pytanie. Czy... Ty wybaczyłeś właściwie panu regresowi to haniebne zachowanie. Not miał! Nie wybaczył. A czy ten obraz, który zobaczyłeś, gdy pan regres wyjął swojego p***a ze spodni, był dla ciebie szokujący i przerażający? Miał! Rozumiem. A czy to prawda, że szprotki są szkodliwe dla kotów? Huch, miał! No właśnie. Dziękuję, także pani tutaj pani jest możliwe, że była nawet próba odcięcia później kota. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o brak narracji. Dziękuję pani Bany. Davidzie, pomóż Tomasowi zająć miejsce na ławie oskarżycieli. Wysoki Sądzie, pragnę tutaj zaznaczyć i zachęcić Wysoki Sąd do zapoznania się z materiałem dowodowym numer 1, który został przez stronę broniącą przytoczony. Jest to nagranie bodycam. Jest nagranie bodycam z całej sytuacji. Na oczywiście. Zapoznajmy się w takim razie może wszyscy teraz. To jest fragment, w którym dochodzi do zanurzowania. Widać tam jawnie... Prosiłbym ochronę o interwencję w sprawie pani Emery. Prokuratora nie dostała przed rozprawą materiału dowodowego. Ja również nie dostałem aktu oskarżenia, w takim razie zakończmy tę rozprawę. Akt oskarżenia sędzia przesyła, a my powinniśmy dostać od waszej strony. Z racji, iż ja to ja teraz się zapoznam i zobaczymy, czy coś jest w stanie. Oczywiście. Nie alkohol. Bakar, znaczy nie. S***a mu na buta. No. O ku... A spróbuj tylko. Regres! Nalał mi na buta, no! Regres! I tak na niego byłeś. Buta umyjesz, regres. Kot dorwał się, a dobra. I kończ. No i fajnie. Nieźle, regres. Ty jesteś na służbie jeszcze? Jestem. Jesteś bez zawiasu. Masz regres, może burgerka? Jedzonko potrzebuję, proszę, bo po 10 lat. Ale dziwnie tak oglądać to, co się wydarzyło, a cię tu nie było. Nie mam, ja pić mi się chcę. A to jednak twój warsztat? Twój samochód? Ciebie. Proszę bardzo, panie Gregory, trzy pytania. Profesjonalizm przy Nelsonie, fan inżynier. Co zobaczyłeś po przyjeździe na warsztat ZS Customs tamtego dnia po prostu? Okej. Z tego co pamiętam, byłem na komendzie, pojawiła się 911. Musiałem mu dać grzywnę, fan inżynier. Nie do końca pamiętać z racji na natłok spraw w ostatnim czasie, ale możliwe, że ktoś mnie też SMS-em poinformował o tym, że funkcjonariusz regres robi jakieś dziwne rzeczy. Dojechałem na ZS-a, regres leżał. W tym momencie wiem, że był to nóż. Wcześniej tego nie wiedziałem z racji, że poinformowany zostałem o tym, że został obezwładniony. Sam funkcjonariusz również nie powiedział mi o tym, że został zanurzony. Zabrałem go po prostu do 17, przepraszam. I potem no to już dużo. Będę w celu wyjaśnienia sprawy. Powiedział mi wtedy, że kot go zaatakował, rozdarł mu nogawkę w spodniach, po czym opisał. Więc regres stwierdził, że wyciągnie, kolokwialnie rzecz mówiąc, fuj na zewnątrz i również opisał kota. Dobrze, to powiedz mi teraz, czy to, co zeznawał oskarżony regres na temat konsekwencji dyscyplinarnych, które na nim przeprowadziłeś, czy faktycznie tak było?
Tak było, tylko chciałbym tutaj delikatną poprawkę mieć. Jestem porucznikiem pierwszego stopnia i bez autoryzacji wyższej jednostki nie powinienem... Ebron, po co się czepiać tak regresa o pokazanie... Zakładać zawiasu na zamysł kod versus regres brzmiał komicznie. Swoim przełożonym numer odznaki 101. Szef powiedział mi, że żebym wniósł karę taką, aby regres mógł czymś się zająć, niekoniecznie zawieszając go jako funkcjonariusza, więc wpadłem na pomysł, że wymieni wszystkie żarówki, zawiasy oraz klamki w drzwiach na całej komendzie Mission Row, a także razem z nim pojechałem się przed luzy dziękuję za ten cały czas tam puszce i kocią miętkę, jeżeli się nie mylę, którą przypilnowałem sam, żeby dostarczył do kotka. Dziękuję bardzo, zarządzam 4-minutową przerwę na naradę. Na mocy praw i obowiązków ustawy przeczytam obecnie wyrok oraz się ustosunkuję do niego. Panie regresie, byliśmy dzisiaj świadkami tego, jak policjant nie powinien się zajmować. Mieliśmy też przytoczone, jaką dyscyplinarną karę pan regres dostał od policji. Było to naprawianie zawiasów. Jednakże z racji tego, iż mundur, który ma pan na sobie, pełni rolę reprezentacyjną, nakazuje dzisiaj degrad dla pana regresa o 1 stopień w dół z oficera 2 z powrotem na oficera 1. Dodatkowo zlecam szereg badań dla pana kota Tomasa Kat u weterynarza w naszym szpitalu. I finalnie, w ramach dobrych intencji i w ramach dobrej atmosfery między policją a obywatelami skazuje pana regresa na przymusową pielgrzymkę na piechotę od miejsca zbrodni ZS Customs do Paleto oraz z powrotem drogą Geocha. Dziękuję bardzo, zamykam to posiedzenie. Drodzy państwo, rozprawa zakończona, można opuścić salę, proszę tutaj na spokojnie. Nie no, widzowie, pogu! Co powiedziałeś, Erwin? Co? Kwestia, nie mogłeś tak mówić, a tak powiedziałeś. Ale co? Tak co powiedziałem? Nie chciałbym też ten... Nie o to chodzi, że tam... tutaj robisz powiedz nagłość, mi to w twarz, nie powinieneś Grzegorz. Powiedzieć. Nie powinieneś tak powiedzieć. Ja prowadziłem tą sprawę. O tej gradacji nie powinieneś tu mówić, no. To nie tyle chodziło mi o to, że ty, Edwin, czegoś nie powinieneś powiedzieć. Inaczej komuś zakomunikować. Ktokolwiek nie powinien. Nie powinno być takiej sytuacji. Mogę, David? Proszę. Dziękuję. Chodzi o to, Erwin, po prostu, że zdziwiłem się, że ty podjąłeś jako sąd decyzję o degradzie. Dlatego przyszedłem do Konrada i tutaj zaprosiłem też... Bo ja jestem w doju. Wy możecie mi buty czyścić. Wydaje mi się, że nie ma jeszcze nie jest tak? Czy jest tak? Z szacunkiem. Na sędziego. Z szacunkiem, tak powiedziałem, proszę. Panie Erwinie, to nie tak działa. No wiem, że nie. Znaczy nie wiem, w sumie nawet nie wiem jak dobra. To działa. Na spokojnie. Wyrok to wyrok. Pan Erwin, to prosi. Może na kawę. Na kawę, co? Zabierz Erwina. Oj. Tak, czemu? Erwinie, ruszajmy na kawę, zaraz wrócimy. Oj. Tutaj dokończymy. No. Przeproś pana Grzegorza, tak? Na spokojnie. Nie no, Grzegorzu, tak. Wydaje mi się, że dobrze poszło, prawda? Tak ogólnie nie ma zastrzeżeń do ciebie. Nie no, jest w porządku. Oczywiście mogę powiedzieć, że mogłem to inaczej ująć, aczkolwiek nigdy nie wydawałem takiego wyroku. Jakby myślałem, że jak powiem, że... Bo generalnie... Odrobinę przeszkadza mi to, że kazałeś mi sobie... Bo generalnie... No mi przeszkadza to, że traktowałeś mnie dzisiaj jak szm... Ale widzisz, jak jest... powiedziane, panie Grzegorzu, na terenie departamentu. Na terenie departamentu w Domciu jestem, mogę tutaj i chodzić, jak mi się spodoba. Przepraszam. Wychodzimy. Co ty mówisz, żartowałem przecież, Jezus, co wy tacy pospinani? Kot był przed chwilą oskarżycielem, a wy mówicie, o Jezus, Erwinie, powinieneś powiedzieć per pan, okej, okay, kotkowi, Gryfkowi jakoś nie przeszkadzało. No bo to nie on dostał tych gradach. No nie, bo patrzcie, prowadziłeś i ty po zeznaniach między innymi tego kota wydawałeś wyrok, więc kto tu jest szalony? Co ty człowieku, ale słuchaj, ja jestem dla obywateli i kot jest obywatelem i teraz patrz, kot jest obywatelem. Bo ja technicznie, ja doskonale powinienem powiedzieć, ja powinienem SSN, słuchaj, no nie ma problemu. Kot ma SSN, tak? No. Słuchaj, no nieważne, ale słuchaj. Nie. Ja powinienem, ale właśnie, bo ja nie wiedziałem, bo sędzia główny skazuje, no nie? I ja technicznie powinienem poprosić policję o interwencję.
GIO degrada, no nie? Ale tu ja wtedy mówię, skazuję na poproszenie nie, policji. Na mocy, technicznie dalej... przekazujesz sprawę do dalszego działania. A, okej. Okay. To w takim razie Grzegorzu. Jeszcze raz uściznę, przepraszam. Była to nieprofesjonalna decyzja, ale no zwykle skazujesz kogoś, a tutaj jakby ja skazuję. No wiesz, dlatego tak powiedziałem. Ale nie chciałem tak powiedzieć. W takim razie formalne przeprosiny. Oczywiście, jak najbardziej. Nie będę tak mówił, wybacz mi. Chciałem rozluzować atmosferę, bo było trochę napięcie, ale jak najbardziej po prostu przepraszam. Oczywiście.